Więc zobaczcie, sosik z rydzy i wszystko porobione, idealny. Nie tak ktoś napisał w komentarzach, że pożytku z tych grzybów nie będę miał. Jednak się mylił co do rydzy, które przywiozłem do domu. Więc smacznego i widzimy się wkrótce na kolejnym filmie z lasu. Ojo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 j
piękny czwartkowy prawusek, piękny borowik. Nic dodać, nic ująć. Siema, tu PZ na kolejnym wypadzie na Grzybki Nie Inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na krótki film oto z tego październikowego wypadu do lasu na grzyby. Na tą chwilę godzina jest 15:56, czwartek, 6 października 2022. Więc drodzy Państwo, po pierwszej zmianie, późno bo późno, ale tak stęskniłem się za lasem, tak aby zobaczyć co rośnie. No jakieś grzybki są, ale szału nie ma. Jak sami widzicie, jakiś prawdziwek, opieńka, kozak czerwony, kozak biały, kilka mleczai, no i szału nie ma, ale taki krótki film, który dla Was przygotowałem, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na dalszą część mojego filmu krótkiego. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi je raczej w moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już naprawdę późno, a dzień już krótki i za jakieś 2-3 godzinki już będzie ciemno. Na tą chwilę widzicie takie ogryski, ale ten bardzo ładny borowik. Kilka mleczai, opieńka, no i tak to mniej więcej wygląda, więc idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień i zobaczymy co jeszcze uda mi się trafić, a co znajdę, zobaczycie to na moim krótkim dzisiejszym październikowym grzybobraniu.
Powiem wam tak, deszczyk nieduży pada, ale ciemno jest w lesie. No ale coś tam się trafia. Zobacz, jaki ładny borowik. W ten czwartkowy dzionek, prosto po pracy. No szkoda, że tak mało, ale ten jest piękny. Piękny grubasek. Więc pójdzie do koszyka. No jakieś grzybki są. Rydze, kozaki, prawdziwki, grzyby mieszane. Więc nie ma co marudzić. I tu widzę chyba drugiego. Oby, zobaczymy. Zobaczymy tutaj, co jest. Co to jest? Nie. To też nie. To tylko jeden a tu? Zobaczcie. Tu jest. Za to na pewno będzie. Nie, też nie. Zobaczcie, widzicie? A jednak nie, więc pełno psioków. Mylą się z prawuskami, ale co jakiś czas się trafia. I najważniejsze, że prosto po pracy taki szybki wypad za grzybkami. I są mieszane grzyby, niedużo, ale są, więc to cieszy. Ile jestem? Pół godziny, 40 minut, godzina która jest? 16:15. No to widzicie, niedługo jestem w lesie i jakieś grzybki mieszane się zbiera. I kolejny maluszek. Ale pojedyncze sztuki, jak widzicie sami. No ale szału nie ma, ale nie pusty koszyk, więc szukamy dalej i pomału zawijamy się do domu. Godzina 16:25, więc pomału wychodzę już i starczy tego dobrego. A co uda się jeszcze trafić po drodze, zobaczycie sami. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co i jak. Więc tam był maluszek, tutaj drugi. I mamy dwa z jednego miejsca, więc pomału zobaczymy. No ale cieszy, obiorę te dwa. No i koszyk się pomału napełnia. Mamy kolejnego prawdopodobnie. Oczywiście, że tak. No i się napełnia koszyczek. No ale jak to mówię, pojedyncze sztuki. Ale są. Późno, bo późno. 16:30. Ale tak mówię, po pracy. To wiecie, nie było czasu wcześniej, bo trzeba było pracować. No i teraz bezpośrednio po pracy na grzybki, które jeszcze rosną. A tu co mamy? Prawusek. Dorodny prawusek, ale ciemno. No i teraz tutaj pochodzę trochę. Zobaczymy, czy nie będzie więcej tych prawych grzybów. Trochę tędy, na prawo, przed ciebie, na lewo. Tutaj jest trochę widniej, ale jest ciemno, drodzy Państwo, więc słabo widać, ale jakoś się trafiają nasze grzybki. Ale jest pięknie, zielono i pięknie, nic dodać, nic ująć, więc idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Mamy kilka mleczai.
Okej. Pozbieramy to, co jest. Ale powiem jeszcze dokładnie, ale powiem wam tak, że w tym lesie raczej nie ma mlecza i rydzów. Trafiają się, ale to nie jest typowy las na ten gatunek grzybów. Tak, ostatnio film był, co dużo było rydzów, ale to z innego lasu, drodzy państwo. A to jest las, ten co teraz jestem, typowo na borowiki, pod grzybki, ale trochę grzybów jest, nie ma co narzekać. I dozbieramy, wracamy w drogę powrotną do domu. Więc drodzy państwo, kończę na dzisiaj ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Leciał tak, pokazałem to na filmie, czyli szybki, krótki wypad czwartkowy na grzybki po tyrce. I tak to leciało, jak widzicie sami. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i do następnego wypadu, czy to z wody, czy z nadwody, czy z lasu. Zobaczycie to w kolejnym moim filmie. Więc jeszcze raz dziękuję, jedziemy na Kielce. Cześć. A tak wyglądają grzybki, które dzisiaj przytulę. I ktoś z nich będzie zadowolony, bo komuś je wydam. I tak to leciało. Darka, cześć.